Zaprowadzono już wodociągi do skrapiania ogrodu, wodotrysk, wyloty i kurki do gaszenia pożaru. Jest też urządzenie do ogrzewania oranżerii za pomocą gorącej wody. Rozwój wodociągów poznańskich przyniósł mieszkańcom Poznania wiele udogodnień. Jednym z pierwszych, którzy to wykorzystali, był Hipolit Cegielski, który założył u siebie zraszacz ogrodowy i przeciwpożarowy. O wodzie pisał nawet do swego dorastającego syna. W kąpielach zimnych nie siedź zbyt długo. To zdrowie raczej szkodzi, aniżeli pomaga.